Dzień dobry, ja jestem Nerwarian. Kolejny odcinek tym Kane'em. Tym razem zagramy sobie Potrzeb Assassina. Od razu, a jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka z Kane'a, odsyłam do tamtego odcinka, tam wszystko wyjaśniłem, co ta postać robi, jakie mają umiejętności itp. itd. Tutaj po prostu sobie zagram gierkę i pokażę wam tego Shadow Assassina, jak wygląda i jak się nim gra. Ale no nie, moim zdaniem, a tutaj w ogóle jeszcze Kane ma tego, ma skina, ale na PBA jeszcze nie ma, po prostu splasha. Ale zobaczycie, jak wygląda ze skinem. Moim zdaniem wygląda lepiej bez skina, tak naprawdę. Ale, no nie, moja opinia oczywiście, każdy ma swoje gusta. Proszę kciuka zostawić, suba, życzę miłego oglądania i tyle. Zobaczymy, nie wiem, jak dla mnie ten Shadow Assassin to słabszy jest, no ale zagram nim, żebyście zobaczyli. Tylko pamiętajcie, że to jest PBE, postać dopiero wchodzi za 2 tygodnie, więc może się tutaj jeszcze zmienić. Oczywiście mogą go zbuffować pod tym kątem i na to też liczę w sumie, no. Na to też liczę. Nagrywam na YouTubie, na streamie oczywiście. Więc się witają ludzie z Twitcha. I lecimy, lecimy. Zrobię chyba ten sam build tak naprawdę. Wydaje mi się, że ten Shadow Assassin no, działa troszkę inaczej niż niż ten Darkinowy, więc wypadałoby inaczej go zrobić. Ja jeszcze nie mam pomysłu. Także zagram sobie go jakoś tak w miarę normalnie. Także znowu, nie bierzcie pod uwagę tutaj w ogóle mojego buildu. Zagram tak sobie, jak uważam po prostu. Jeśli chodzi o to, co dostaje też Shadow Assassin, to też sobie w tamtym filmiku mówiłem, ale powtórzmy to. Jeśli jesteście w walce, to dostajemy bonus damage. I to jest magiczny damage, z tego co widzę nie napisali o tym, trochę dziwne. I żeby wbić tego Assassina, trzeba bić albo właśnie ranged enemies, czyli z tych, co biją z daleka, o właśnie. Albo ewentualnie wbić Darkina i poczekać 4 minuty. Zgaduję, że zrobię tak, że właśnie te 4 minuty poczekam. Czy to jest ten sam Lucian co poprzedniej grze? Grze? Chat? Dajcie znać, jak możecie. Cool, nic nie dostajemy. Na W dostajemy dodatkowy ręcz. I dostajemy to, że możemy się ruszać podczas tego W. Więc takie w sumie trochę małe. Tutaj dostajemy movement speed i slow immunity, czyli odporność na spowolnienia. O. Okej, okay, dobra, bałem się, że on za dużo mi tutaj zada obrażeń. Nie chciałbym, żeby mnie okradł. No i na tej na ulti dostaję zresetowanie pasywki i dostaję jeszcze... Co on tam dostawał? A, extra range, no właśnie. Więc nie wiem, jak dla mnie trochę mało dostaje ten Shadow Assassin. Jeszcze myślałem, że mnie okradł gościu z przeciwnej dżungli. Co tam w ogóle gra? Aha, no ten. Także też wam tutaj pokażę tego skina do Kane'a na tamtym gościu. Jak mówię, no dla mnie bez skina ładniej wygląda naprawdę. No. A właśnie, nie pokazałem w końcu tych, ojej, miałem pokazać tańce itp. Ej, zapomniałem o tym. Teraz nie pokażę, bo muszę poczyścić. Zapomniałem, tak, no dobra. Napiszę w komentarzu pod pierwszym odcinkiem, żebyście wbili na cent. Tutaj pokażę. Ej, zapomniałem, mój błąd. Dobrze, że napisałeś. Kurczę, wyleciało mi to z głowy totalnie. No, my bad. Okej, okay. Nie wiem, czy powinienem brać te wilki w sumie. Myślę, że tego nie ma sensu brać, więc lepiej w W. Tak mi się wydaje. Tak myślę. Trochę many brakuje. A na jedno Q wystarczy. A to jedno Q jest wszystkim, czego potrzebuję. Też próbowałem wcześniej grać pod tego, pod talizman, ale wydaje mi się, że maczeta wychodzi lepiej na tym Kane'ie. Takie mam wrażenie. W miarę podobnie w sumie to działa. Nie ma jakiegoś takiego większego plusu. Użyję sobie tego, żeby się troszkę uleczyć i się przyspieszyć, bo dostaję tam lekkiego speeda, 40%, tak jest. Na Assassinie będę miał chyba 70%, z tego co pamiętam. Więc takie rzeczy. No nie wiem, jak dla mnie trochę ten Assassin no słabszy jest, kurczę, od Darkina. Muszę go coś wzmocnić, także na to liczę. Żeby nie było tak, że ten Assassin będzie totalny useless po prostu. Spróbuję go podejść. Chciałbym szybko... O, nice! I on da mi tego. Ojej. On użył flasha. Pyk. I teraz widzicie te dusze? Są dwie dusze, czy nawet trzy. I dostaję do tego. A, nie widzicie do tego. Nawet widzieliście w poprzednim odcinku. Tylko wam tutaj pokażę. Tutaj jest to. Moje stakowanie oczywiście. Ale zastawia go mój overlay niestety. Był tam w ogóle ten Kejnik. Dawaj, się przecież. Jezu, jak on to powoli bije. Ale nieważne, wysadzili go.
No cóż, mój błąd troszkę chyba, ale okej. Jednego pod AD, drugiego pod AP, a nie. Jak? No gdzie? Nie mam przelicznika pod AP w ogóle, więc nie robimy go pod AP. Mówicie, że pod Vitality, znaczy Letality niby. Kurczę, no nie wiem nawet. Czy to taki dobry pomysł? Moje. No ja też tak potrafię. Oż ty. Dobra, jest slowek. Teraz dostałem slowka. I Lawin nadchodzi. Ja się nie mogę obrócić. Nie ma szans. Nie będę musiał flashować chyba. Nie. Posz, yeah. Nie wiem, jak to przeżyłem. Czemu jest cofnę? Aha, dobra. Półtorej sekundy ma to sens. Zapominam o tym. Półtorej sekundy. Jeśli jesteście w walce, to półtorej sekundy tylko trwa to przenikanie. Zapominam o tym niestety. Dlaczego to chodzi w ścianie? No, taka umiejętność. Takie coś dodali gościowi. Oh shit, nie mogę ci pomóc. Dobra, sorry. Zapatrzyłem się na czat. Mój błąd. A za wilki jeszcze. Spadam. Co się stanie, jak mi się skończy CD? Po prostu wywali mnie tam najbliżej ściany. Po prostu. No. Nie miałem tego za bardzo jak inaczej ogarnąć, co nie? O, do strony heala. Ło! Przylagowało mnie jeszcze. Co za TDE. Niefajne. Oj. Shit! O! Dobra, lecz mnie. Jeee! Ograny! Dobra. Te leczenie też całkiem w sumie przyjemne i całkiem spore. Jest okej. Dobra, tutaj tak samo lecimy. Idziemy na grompa. Jest cudownie. Tutaj możemy w sumie używać sobie tej ściany na początku, żeby szybciej wylecieć, jeśli nie mamy na cooldownie, co nie? I cyk. I teraz właśnie, jak się skończy, po prostu mnie wypierdzieli. No i tyle. Tak to działa. Tak to działa. Walka na śmierć i życie z tym. Z wilkiem, no niestety. Trzeba. To też działa tylko na czempionów, ta pasywka. Może jakby dali to na przykład, żeby na wszystko działało. Byłoby to jakieś wynagrodzenie dla Assassina. Kurczę, te lagi. Niby cały czas jest 200 pingu, ale niekiedy są takie przecinki, nie? Że tak mnie cofasz. Dziwne. Właśnie takie teleportuje. No. Dziwne. Możliwe, że dużo ludzi gra na PBA aktualnie, no bo nowy champion wjechał, co nie? Czego miałem czerwony skill pod E, a teraz nie mam niebieski. Dlatego, że wcześniej byłem Darkinem po prostu. Chociaż teraz nie jestem jeszcze tym Assassinem. Tylko już jak się zmieniam Darkina, to zmieniam się też kolory, chyba. No bo tak musi być, no. Cały czas nie pokazałem tych tańców, hulańców. Dobra, już to zrobię. Po tych golemkach. Nawet można umiejętności używać, proszę bardzo. Ze ściany. Czyli wchodzicie w ścianę takim Darkinem. Oj, się zlagował znowu. Wchodzicie w ścianę. Pyk, nokapik. No, to jest piękne. No ale to przeciwnicy tak sobie, takie same lagi mają. O, Infernala wziął. A to cwaniak. Czy to nie znaczy czasem, że jego blue będzie stało? No raczej nie będę próbował. Nie ultuj. Ja friendly. Jakie ten dar dostaje? Bęckie Yasuo. Chyba jakiś zawodowy Yasuo. Ja zresztą Mordekaiser oczywiście wziął tego Drake'a. Znowu Dantka gramy i jego Mordekaisera. Feels bad man. Trzeba się tutaj gdzieś nie czai. Grompa wezmę. Wezmę. Spadam. Ojojoj. Ale połapał ten dusz. A czy właśnie, czy ja mogę sprawdzić ile on już ma? Jaki ma stan tego? Właśnie pokaż. Nie widać gościa. Nie widać ile ma tych dusz. Okej. Tak wygląda ten recall. Jak coś? Taki bezstrzałowy jest. Jeśli chodzi o recall akurat, moim zdaniem. Teraz, pyk, kontrol 1. Takie coś odpierdziela. Takie. Takie fajne.
To jest chyba taunt, bodajże. Tak, jest to taunt. To jest taniec. Taniec jest dziwaczny. Nie wiem, z czego to jest wzięte. I śmiech. Śmiech jest kozacki. Śmiech mi się podoba. Jest taki zły. Ten antyk cały czas pierdzieli mi jakieś głupoty. Daję butę. Ciłe tam antyk. Nie tiltuj. A co się stanie, jak podczas E zatańczę? Zgaduję, że po prostu będę tańczył w ścianie. I tyle. Nic się jakoś magicznego nie stanie raczej. Trzeba się coś pogankować, żeby wbić kurde asasina. Ale tak miło się farbi tą postacią, no. Tylko że Eloy, kurczę, ten dostanie na topie bęcki. Na 37. Belta, co jest z tobą? Co to ma być? Straszna lipa. No i Eloy nie mogę zgankować. Ja chyba na botą muszę grać. Strasznie kaszanowy, kurde, kompozycja nam się zrobiła w tej grze, niestety. Jak ja to mam kierować? Niezbyt. Znowu przelagowało. Aha, tylko to jest dwóch tanków. My tego nie wysadzimy. Ta lipa, to straszna, kurde, lipa. Zastanawiam się, czy tego Trinity Force grać, czat. Czy coś innego. Słucham pomysłów, czat. Co zbudować, gdy gramy tego Assassina? Ktoś tam podsuwał Lethality niby, ale no nie wiem. Dobra, wjeżdżamy. No prawie. No kurde, prawie. Teraz to spadamy już stąd. A! Ło! No co je? Ale lag, kurde bele. O, nie wszedł slowek. Na pewno chcemy walczyć. O to klo. Co? Dobra, tego nie było, tak? Okej, okay, dobra, fajnie. Black Cleaver, no dobra, spróbuję tego Black Cleavera rzeczywiście. To ten ziomek w poprzedniej giece grał Black Cleavera. I tak średnio wyszło. Naprawdę dałem markę na klona. Nieźle, co? Ale strasznie laguje, no, mocniej niż w poprzedniej grze. Ostatni strzał. Okej. Zacznijmy od tego. To co się popsuło? I tyle. Yo, mu das play Lethality. Jak. Ty, no nie wiem. Ten Lethality mi się. No nie widzi ani trochę. Serio. Wydaje mi się, że lipa chyba. Znaczy, niby ten assassin jest dobry na tanków. I dlatego Lethality niby, tak? Rozkminiacie. Kurde, no nie wiem. Te lagi są irytujące, muszę przyznać. O wiele mocniej lagły niż w poprzedniej grze. Jace, jak się liczy pod tą ewolucję? A właśnie, czy Jace jest jako ręcz, czy jako melee? Dobre pytanie, nie mam pojęcia, stary. Nie mam pojęcia, trzeba by to pewnie na customie potestować. Wziął mi w rejty. Bardzo nieładnie. A spróbujmy tego Yasuo zabić. Come, go, daj jazda. No musi upaść. Bardzik, o, zawodowy. O, nie. Nie, to się nie dzieje. Dobra. Co to jest? To jest Mordekaiser. To jest ten martwy ja. Boże, jakoś mi się udało uciec. Nie powinienem paść chyba. Kurde, ten Mordekaiser zadziwiająco silny. A pierdzielak szatan. Ale mam już na tego Darkina, ale nie chcę Darkina, więc muszę czekać 4 minutki. No weź. Dobra, przynajmniej padnie. Wszedłem jeszcze sobie w shielda, żeby się. W tego, w tarczy. Boże, w towerkę, żeby się uleczyć. Antek, weź padnij. Nie. Okej. Okay. Pyk. I gdzie jest Fage? A, źle zbudowałem, dobra. Tak. Tak mi się coś nie zgadzało, właśnie pieniądze. No kurczę, mida też wzięli. Tej gierki chyba nie ugramy, mam wrażenie. Też za 3 minuty muszę się wycofać. No nie mogę go wybrać. Niestety, zabiłem więcej
Mele czempionów Lipka. No, wszedłem sobie w tego, w ścianę na turecie, dlatego się uleczyłem. Mogłem niby tam wejść. To by mnie nie mogli dostać w sumie. Też byłby ciekawy outplay. No nieźle. Antek podmedżaje, ulala. Fajna ta postać? Fajna, podoba mi się. Fun to play. Tylko, kurczę, strasznie squishowana, to jest trochę problem. Taki trochę właśnie albo Riven, albo Yasuo, po prostu. Mam wrażenie, wziął mi Blue, o, żeś ty gnoju. Bardzo nieładnie. Stunował go? Nie. Szkoda. Ej, uruchomię smoka. Nie wiem, czy chcemy to robić. Ale zróbmy to już. Skoro zacząłem... O, sprawdził ten. Mogę to zestilować w ten sposób. Chociaż trafił na cooldownie, więc nie może. Więc musi podejść. O cholera, Antek, no weź. O, jeszcze mnie zlagował. Mój. No jak to nie mój? Co to głupi ping? 200 pingu. Kurczę, jak mnie cofa. Na normalnym pingu byłoby moje. O, niezły lag. Co jest? Ej, what the... Co się stało? R-kę zagrałem, czemu? Aha, bo on padł. Tak? Ale laguje, patrzcie na to. Ale lagi cholerne, ulala. Fajnie. Bardzo niemiło, smoka straciłem przez laga, nie. Ajajaj, Lipka. Kurczę, ten smog od Mordekaisera. Irytująca sprawa. Czy on ma takie AOE, czy tylko animacja ataku? Q jest AOE. W też. RK nie jest. 40 sekund jeszcze mi brakuje. Ale zauważyłem, że nie, patrzcie, nie jest pokazane ile mam do tego. Ile jeszcze jestem martwy, trochę dziwne. Ciekawe jestem, czy... Co jest lepsze, czy używanie Q w linii prostej, czy... Czy po prostu z buta lepiej iść? A ja bym to zabrał. No i tak muszę się za 20 sekund cofnąć. Dobra, 50 zł, warto było. Muszę cofnąć, żeby Shadow Assassin'a zrobić. To jest troszeczkę kiewe, kurde, że trzeba być wycofanym do bazy. A, autoataki, nie, autoataki nie są. Nie są. Piu, fajnie wygląda w ogóle. Na tym Shadow Assassin'ie. Mi przypomina strasznie tego. Orochimaru. Nawet ten głos jest strasznie podobny do Orochimaru, bez kitu. Wygląda z kozacki, no niestety użyteczność mniejsza. Sprawdzenie gracze. Co już mam powiedzieć? No, no pty mi tyle. Zmajtuję sobie. Czyli tam cały czas. O, prawie. Jakoś? Ojej, ten... Szkoda. Aha. A więc zamordowali nam typiarkę. Delta ta żona wierzy w ciebie. Chyba jednak nie. No. Czy ja mu zadałem właśnie 15 obrażeń? Spomnij mnie. No doleć! Dobrze, dziękuję. O! Ojejejej. Kurde, ta R-ka. No nie, tutaj jak narzekałem na Darkinie, że ta R-ka nie bije aż tak wiele, to na tym jeszcze bije mniej, kurde. Ta pasywka jest warta tego? No nie wydaje mi się. No nie wiem, cały czas mam to wrażenie, że Shadow Assassin jest kijowe. No ale zobaczymy, mam nadzieję, że go buff to mi jakoś, bo jak wejdzie w takim stanie na serwery, to wątpię, że chociaż, że ktokolwiek będzie tego Assassina po prostu brał. Bo nie ma,
To jest bez sensu po prostu, no. Muszę go bufnąć. Upsi. A, te 16 stacków. On czeka na Buckleavera jeszcze. W normalnej postaci jak Sasuke teraz jak Orochimaru. Nie no, no, fajnie wygląda. To trzeba przyznać. To Assassin jest kozacki, jeśli chodzi o wygląd. No, ale tylko wygląd jest fajny, no. Pierwszy Assassin na 4 razy tanków. No cóż. No cóż. No nie, no, specjalnie nagrałem po to, żeby pokazać po prostu o co chodzi. A wynik tej gry, no, jest sobie obojętny tak naprawdę, nie? To był, które się rzuca i zostaje ten cień. To jest całkiem akurat przyjemne. No ale... no nie jest to warte po prostu. Jak możesz być knock-upa na sekundę, czyli w dobre CC. No, no, no nie, no nie, no po prostu no nie. No muszą coś to zmienić. Ciekawe, zastanawiam się w jaki sposób go ruszą, żeby miało to sens. No wreszcie wiedzą, okej, okay, no ten Shadow Assassin po prostu jest useless, nie grajcie tego, ale jest taka opcja. No to może być taki bait po prostu na tych, na gości, którzy nie będą ogarniali, co nie? To może być minus. O, ktoś mi się złodziejował. Cofnęło mnie. Wszystko podpierdzielone. Inferno za 50 sekund. Kurde, ten jasło nas zapuszuje na śmierć. Ajajaj. No nieźle. No chyba gierka w dupę tak zwaną. Wątpię, żebyśmy jakkolwiek to wyciągnęli. Raczej powątpiewam. Fajny lag znowu. Chyba, że może dzięki tym lagom jakoś ugramy. Na tamtych będą te lagi bardziej irytujące. Oj, chłopaki, chłopaki, co to miało być? Co to miało być? Ten smok staje. No i smoka wypadałoby zebrać, kurde, bo jak oni wezmą Inferno na drugiego plus Mordekaiser będzie miał staka, a czy na tego smoka przyzwanego, no to to jest RIP, więc muszę spróbować to podpierdzielić. Może zrobię to za pomocą tego właśnie wejścia w ścianę. Aha, no to porobiłem sobie. Niestety, trzy osoby wysłaliśmy na Yasuo, jeszcze zabił jednego z nas. Na Koszana. Trzeba jeszcze CDR-ów. Ajajaj, drużyna! Daj heala, dzięki. O, nie zdążyłem do tego. Okej, okay, znowu taki full AD w sumie. Nie z ninjotami. I na CDR-ki, nie wiem, coś zrobię. Jeszcze nie wiem co. Ten sam nawet ma co ja. Ten sam build. What the fuck? Czemu mogli mnie atakować? Co jest? Czemu nie wskoczyłem do tej? Do kosy? Dobra, nie wiem o co chodzi. Nie wiem co się stało. Powinienem być nietykalny przez 2,5 sekundy. Co to miało być? Nie wiem, dziwne. Dziwna opcja. Coś tutaj się akurat spartoliło. To też lekko spartolone. Ciężko im Antka zabić. Martwy. Dobra, nadchodzę. Drużyna, nie lękajcie się. Wszystko będzie dobrze. Albo i nie. Nie ma tego leczenia, kurde, jak na tamtym Darkinie. No nie, no ten Assassin jest kijowy, no. Jest po prostu, kurde, kaszanowy. O, później. Nope.
No nie warto, nie wiem. Muszą coś z tym zrobić. Jeśli to wejdzie w ten sposób na serwery, to będzie no totalna klapa po prostu. Że nikt tego nie będzie brał. To jest niewarte. Po prostu ten Darken jest za silny. Znaczy nie wiem, Darkin wydaje się być w porządku po prostu. On tego muszą bufnąć. Mam nadzieję, że zrobią właśnie to w ten sposób, że Darkin będzie jaki jest. Może lekko go stunują w dół. Ale tego Assassina muszą jakoś zbufować. Tylko no nie wiem w jaki sposób musieliby go ruszyć, żeby to było dobre. Nie wiem. Do tego Q mogliby coś dodać. Tylko nie wiem co. Może jakieś slowa na przykład? Kurczę, no nie wiem. Coś muszą mu dodać. No ta pasywka teraz bezstrzałowa tak naprawdę. To E. No nie wiem, no bo Darkin ma na E nie ma nic, ale na Q ma dodatkowy damage. A my na E mamy zwiększony movement speed i immunity na slowa. No. No do dupy, no. Ale tak. Boż. Okej. No ta pasywka. No lipna jest, na 35%. Znaczy. Kurczę, no nie wiem, może to też kwestia, że po prostu tutaj też nie za bardzo ogarnięta była gra, co nie? Nieźle go cofnęło. Ale jak na moje Darkin jest, nie, bo nie ma lepszy niestety. Muszę to zmienić. A brawo, ładny play. Co on zbudował? Devdensa budował następnego. O! A już myślałem, że go tam weźmie. No już nie może co zbuduje, koniec gierki jest. Także nagram jeszcze raz na pewno ten filmik za 2 tygodnie, jak już ta postać wejdzie na serwery i wtedy sobie pewnie pogadam o tym Shadow Assassinie, czy coś go pozmieniali. I czy warto go robić, no bo aktualnie niestety jest totalna lipa. Zmiana formy do końca gry, tak jest, nie można się już odmienić. Nie ma opcji już na zmianę w tego Darkina. Albo nie wiem, jakby ten slow był mocniejszy może. Albo nie wiem, żeby... Kurczę, nie, chociaż to Darkin się leczy. Bez sensu, żeby leczyło tego. Kurczę, no nie wiem. Zastanawiam się, co mogliby zrobić, żeby to było dobre. No, no nie wiem. Albo zwiększyć to leczenie na E może? No nie wiem, Riot Games. Coś musicie poprawić. Niestety. Jeden jest Assassin, drugi pod OP. Właśnie nie wiem, bo to też jest niby Assassin. Ale jak na moje, to tamten jest bardziej asasinowy tak naprawdę. Się wpierdzielasz i zamordujesz po prostu gościa. Tutaj to asasinowe jest co? To, że masz więcej movement speeda na przechodzeniu przez ściany. Super asasin. Na szarkę nam wzięli. A niech już kończą. O, jeszcze mnie zabił ten Red Buff, czyli GGWP. A, no mówię, no po prostu szedł Assassin z się. Podbicie na Q jakby mu dali. O. O, to by było. Chociaż nie, bo Q jest trochę za często. Co 3 sekundy byś miał knockupa? Chyba za dużo, nie? Nie wiem, muszę go bufnąć. Muszę go bufnąć. Mówię, nagram jeszcze raz ten filmik za 2 tygodnie, jak tam go wprowadzą już na serwery i jak on będzie działać. Także tyle z Shadow Assassina. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam na streamy i inne filmy na YouTubie. Bye bye!